na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014. Witam pana burmistrza Bogdana Malinowskiego. Jego zastępcę pana Ryszarda Szepczyńskiego. Oraz przedstawicieli Rady Miasta. Witam wszystkich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły wraz z panią dyrektor Marią Sługą oraz pan koleżanki i koledzy. Uroczysty nastrój tej chwili prowadzi do nas Mikołaj, który wykonał utwór na tarnę. W dzisiejszym niewątpliwie radosnym dniu, gdy po dwumiesięcznym okresie wakacji spotykamy swoich kolegów i koleżanki oraz nauczycieli, gdy pełni radosnego entuzjazmu stajemy w murach naszej szkoły, dostrzegamy pewne zmiany. Inne twarze, inne miejsce. Jest tak, dlatego że od tego roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Ratowników Górskich tworzyć będą zespół szkół. Ja, Marcelina, reprezentuję gimnazjum. A ja, Piotr, Szkołę Podstawową. Drodzy uczniowie, panie burmistrzu, szanowni rodzice, radni pani Farkacz, drogie grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy szkoły. Drodzy goście, dzisiaj po dwumiesięcznej przerwie rozpoczynamy nowy rok szkoły. Rok pełen oczekiwań, nadziei, zapewne także radości i innych pracy. Spotykamy się w szkole takiej, jaką pożywaliśmy w czerwcu, a jednocześnie w katolickiej edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym zaszła niewielka, ale dość istotna zmiana. Od dzisiaj Szkoła Podstawowa Gimnazjum imienia Ratowników Górskich będą funkcjonować jako jeden organizm. Dlatego wszystkich, ale to wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam w Zespole Szkół Karpackich. Jestem głęboko przekonana, że zmiana ta będzie sprzyjała efektywności obu szkół, a tym samym przyniesie nam korzyści, nam wszystkim, nauczycielom, dzieciom, uczniom i rodzicom. Drodzy uczniowie, wracacie do obowiązków, często niełatwych, ale jakże istotnych na drodze poszukiwań przez was nowych i różnych doświadczeń. Dobrze wiecie, że szkoła to nie tylko wysiłek, to szkoła jest miejscem przyjaźni, radości, wartości, które kształtują was charakter. To tutaj,
zdobywacie wiedzę, nabywacie nowe umiejętności, które są niezbędne na każdym etapie edukacji. Ale uczycie się, to jest chyba najważniejsze, najcenniejszej rzeczy, życia. I mam nadzieję, że właśnie wakacje pozytywnie wypełniły wasze myśli i dodały wam siły, żebyście mogli podobać się nowym wyzwaniom, nowym osiągnięciom. Wakacje wydawały się długie, ale minęły bardzo szybko. Wiem, że ten czas został właściwie wykorzystany, że nasze małe i także większe dzieci rzeczywiście doładowały akumulatory, że są wypoczęte, jest tyle wypoczęte i z pełną energią ruszą do zdobywania wiedzy w kolejnym roku szkoły. W Karpaczu szczególne zdarzenie, ponieważ nie wszystkie rzeczywiście miejscowości mają to szczęście. Rozpoczynają naukę w naszej szkole sześciolatki. Ja sam ciekawy jestem, jaki będzie efekt wprowadzenia tego elementu reformy w naszym kraju. Ale myślę, że rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować naszą szkołę, żeby sześciolatki czuły się doskonale. Myślę, że równie dobrze będą się czuły w tych szkołach. To normalnie, że od 7 lat rozpoczynają naszą naukę w naszej szkole. Proszę Państwa, ja niezmiernie cieszę się, że udaje się zrealizować szereg marzeń i przedsięwzięć, które mają podnosić z jednej strony efektywność nauczania, a z drugiej strony wyniki. I powiem w ten sposób. Przedwczoraj spotkałem się w Szczecinie, w niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce, gdzie znałem Karpat, znalazł się wśród 10 najbardziej efektywnie działających miast w Polsce. I było przyjemne, że rzeczywiście ta niewielka miejscowość nie tylko może się poszczycić sukcesami działalności gospodarczej, ale i także w pedagogicznej, która kształtuje naszą społeczność od młodych lat. Drogie dzieci, życzę wam wspaniałych wyników naukowych. Życzę wam także wspaniałych wyników w sporcie. To tak jak zapowiada pani minister, mówił minister sportu, rok ten ma być szczególny, jeżeli chodzi o sport. Mamy zapomnieć o spowolnieniach z wychowania fizycznego. Myślę, że w tym przypadku będzie to święty. Drodzy nauczyciele, myślę, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby rzeczywiście, żebyście mieli godne warunki nauczania, żebyście dobrze służyli naszym dzieciom i młodzieży.